Witajcie na pokładzie podcastu Na wsi w Japonii. Waszym pilotem będę ja, czyli Two Cats Trooper. Dzisiaj porozmawiamy o książce autorstwa Nati Ishigaki pod tytułem Okinawa. Lekcje z japońskiej wyspy długowieczności. Gotowi? No to lecimy! Odcinek 23. Dzisiaj mam zaplanowany jeden z moich najbardziej ulubionych tematów, a mianowicie Okinawa, albo Okinawa, jak mówimy tutaj. Już kiedyś wam mówiłam, że Okinawa nie zawsze była jednym z moich ulubionych tematów. Dopiero w ciągu ostatnich kilku lat udało mi się naprawdę pokochać tą prefekturę. No i teraz jestem wielką fanką Okinawy. Lubię uczyć się nowych rzeczy na temat okinawskiej kultury i historii. Kocham okinawską kuchnię. No powiedzmy, kocham te dania, w których nie ma tej nieszczęsnej przepękły ogórkowatej. Czyli tego warzywa zwanego goja, albo inaczej gorzkiego melona. Nienawidzę gorzkiego melona. Ale chętnie zajadam się innymi daniami z kuchni okinawskiej. No o mojej miłości do makaronu z Okinawy, czyli Okinawa Soba, jest już nawet przecież cały oddzielny odcinek podcastu. Więc kiedy dowiedziałam się, że jedna z moich najbardziej ulubionych instagramerek napisała książkę o Okinawie, to bardzo się ucieszyłam. No i chodzi tu oczywiście o znaną instagramową mamę, która mieszka na Okinawie, czyli Nati Ishigaki. Nati Ishigaki to przesympatyczna kobieta, mama czwórki dzieci, żona Japończyka, a bardziej dokładnie Okinawiańczyka, która mieszka wraz z rodziną na wsi w północnej części głównej wyspy Okinawy. Tam, na północy głównej wyspy, Nati ma farmę kurkumy, hoduje kury, ma psa lokalnej rasy, ma dwa żółwie i jaszczura. I do tego wszystkiego jeszcze zacznie prowadzić własną piekarnię z wypiekami w stylu europejskim. Piekarnia będzie otwarta chyba w październiku. I pomimo tego wszystkiego na głowie, Nati znalazła czas, aby napisać książkę o miejscu, w którym mieszka. Czyli właśnie o Okinawie. No i tak szczerze mówiąc, to ja nie mam pojęcia, jak ona to wszystko robi. Nie wiem, ale niesamowicie ją podziwiam, bo wiecie, ja ledwo daję radę ogarnąć moją własną chałupę, a ja przecież nawet dzieci nie mam. No właśnie, co jeszcze nie mieliście przyjemności poznania Nati Ishigaki? No to wkrótce będziecie mogli to zmienić, bo odwiedziła ją ekipa telewizyjna z Polski. I Nati wraz z rodziną będą gwiazdami programu. Jakiego programu? Tego niestety jeszcze nie wiem. W Polsce nie mieszkam i polskiej telewizji niestety nie oglądam. No i w tej chwili bardzo żałuję. Ale mam nadzieję, że ten program Nati, będzie można również obejrzeć przez internet. No to teraz znamy już autorkę książki, więc porozmawiajmy o samej książce, bo jest o czym rozmawiać. Tytuł książki to Okinawa. Lekcje z japońskiej wyspy długowieczności. Książka została wydana przez wydawnictwo Pascal w tym roku, czyli w 2024. Książka ma 304 strony i jest w niej również bardzo dużo zdjęć. Tak więc można nie tylko czytać, ale również oglądać ten bardzo egzotyczny zakątek świata. I zanim przejdziemy dalej, to chciałabym powiedzieć kilka słów tak ogólnie na temat pisania książek. I mówię to jako osoba, która kiedyś tam, hen bardzo dawno temu, również napisała książkę, która była taką swoistą laurką dla prefektury, w której w tamtym czasie mieszkałam. Po pierwsze, pisanie książki nie jest łatwe.
Po drugie, jest to wysiłek zbiorowy. Wysiłek zbiorowy? Przecież autor pisze książkę. Tak, autor pisze tekst, ale sam autor, zwłaszcza debiutant, ktoś, kto pisze pierwszą książkę, ma mały wpływ, jak będzie wyglądał efekt końcowy. Bo ten efekt końcowy to jest odpowiedzialność wydawnictwa. No dobrze, a skoro jest to efekt zbiorowy, to kto jeszcze jest w to zaangażowany? No oprócz autora mamy również redaktora, korektora, grafika, projektanta okładki i wiele innych osób. I wszystkie te osoby pracują razem, aby tekst napisany w domu przez autora na komputerze zamienił się w papierową książkę, którą możemy kupić w księgarni. No i wiecie, jak to jest. Zawsze jak mamy grupę ludzi, którzy pracują razem, pracują nad wspólnym projektem, no to dobrze jest, kiedy wszyscy w wydawnictwie dają z siebie wszystko, aby ten efekt końcowy był fenomenalny. To samo można powiedzieć dokładnie o każdej innej branży. No na przykład branża, w której pracuje mój mąż, czyli budownictwo. Architekt może wykonać najpiękniejszy projekt. Tak, dosłownie super piękny. Ale rezultat może być całkiem marny, jeśli na przykład stolarz zrobi swoją część tak na odwalsie. No właśnie, dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że debiutancki autor, czyli osoba nowa do pisania książek, potrzebuje bardzo dużo wsparcia. Bo autor czy autorka mogą dać z siebie wszystko. Ale jeśli samo wydawnictwo zrobi swoją część tak na odwalsie, no to jest mi po prostu smutno. Ale o tym będzie za chwilę. Ja pisałam moją książkę o prefekturze Tochigi wtedy, kiedy jeszcze takiego boomu na zwykłą, codzienną Japonię nie było. Za moich czasów królowały pseudonaukowe dzieła pełne kulturoznawczego bełkotu typu japoński wachlarz. Albo książki pisane przez facetów, z punktu widzenia facetów. Mało kto mówił o zwykłym życiu, a jeszcze o zwykłym życiu poza Tokio. No i doszło do takiej dosyć komicznej sytuacji, bo mój pierwszy wydawca chciał więcej dziwacznej Japonii. Więcej neonów, więcej Tokio, więcej tych automatów z używanymi majtkami i lolitek z Harajuku. No i nie szło im wytłumaczyć, że w Tokio nie mieszkam, więc o tym pisać po prostu nie mogę. No i przede wszystkim, że prowincja też może być fajna i interesująca. Kiedy w końcu ta moja nieszczęsna książka trafiła do odpowiedniego wydawcy i pierwsze co się stało, to dostałam ogromnego kopa w tyłek. No, nie w tyłek, moje ego dostało kopa. A jak to się stało? Pisałam tą książkę po polsku. No i okazało się jednak, że moja polszczyzna pozostawia bardzo wiele do życzenia. Musiałam się również zastanawiać nad stylistyką, nad gramatyką, nad słownictwem. Pisałam w czasach, kiedy styl blogowy w książkach był jeszcze nowością. No i niestety bardzo wielu recenzentów nie mogło się z tym pogodzić. Oni oczekiwali literatury. Ale choć moja książka literaturą nie była, to właśnie dzięki tej bardzo twardej ręce mojej redaktorki, a potem redaktora, ta książka nabrała odpowiedniego kształtu. No a potem przyszła pora na korektę językową. Oj, i wstyd mi było wtedy strasznie, wstyd. Każdy najmniejszy błąd był oznaczony na czerwono. Każde powtórzenie, każda literówka, każdy skrót myślowy, dosłownie wszystko, do czego korektor mógłby się przyczepić, no to się przyczepił. No ale to jeszcze nie koniec tych bólów i kopniaków dla mojego ego, bo potem przyszła pora na korektę merytoryczną. No i ta korekta to była moja odpowiedzialność, więc dałam mój manuskrypt do przeczytania znawczyni japońskiego tematu, która również była szczera aż do bólu w swojej ocenie. No i dopiero po tym wszystkim została wydana książka, z której w tamtych czasach byłam niezmiernie dumna. No a dzisiaj, jak sobie na nią popatrzę i o tym sobie pomyślę, to dosłownie aż mnie ściska ze wstydu. Cringe. Wolałabym, żeby jednak nikt jej w tej chwili nie czytał. I mówię wam o tym, bo jest to ważne, a niestety nie każdy zdaje sobie sprawę z procesu wydania książki.
I jeszcze raz powtarzam, nie jest to łatwe osiągnięcie. I dlatego jestem pełna podziwu i najgłębszego szacunku dla Nati i dla książki, którą ona stworzyła. No ale dla wydawnictwa, które miało się tą książką opiekować i sprawić, by wyglądała jak najlepiej, to już takiego podziwu niestety nie mam. Albo raczej, bądźmy szczerzy, mam uczucie odwrotne do podziwu i szacunku. I zaraz wam powiem dlaczego. Ano dlatego, że i redakcja, i korekta tej książki zawiodła na całej linii. I jest to moje zdanie, jako osoby, która przez ten proces już kiedyś przeszła i wie, jak on powinien wyglądać. Zresztą, co ja wam tu będę dużo mówić? Wystarczy, że otworzymy książkę na ostatniej stronie i spojrzymy na redakcyjną stopkę. No dobrze, weźcie książki, otwórzcie i popatrzcie. I co widzicie? Tak, oczy was nie mylą. Imię korektorki książki ma w sobie literówkę. Tak, wiem, brzmi to jak jakiś komiczny internetowy żart. No i powiedzmy to tak bardzo delikatnie, że ta literówka w imieniu pani korektorki odzwierciedla jakość całkowitej korekty tej całej książki. I szczerze mówiąc, to tak naprawdę wątpię, czy pani korektorka w ogóle tę książkę szczegółowo przeczytała. Jeśli tak, to wydawnictwo Pascal powinno się wstydzić, że zatrudnia do korekty osobę, która z językiem polskim radzi sobie jeszcze gorzej niż ja. A na jakiej podstawie formułuje taką, a nie inną opinię? No bo w książce mamy niewyłapane literówki, niewyłapane błędy gramatyczne i interpunkcyjne, niewyłapane powtórzenia. No jest tego dosłownie ogrom. Regułą jest, że książka powinna przejść przez dwie korekty. Jedna jeszcze przed składem, a druga zaraz po. A tutaj wygląda na to, że korekty to chyba nie było żadnej. Ani jednej, ani drugiej. No i również niestety, ale podobnie ma się sprawa z całkowitą redakcją tej książki. Ja zawsze byłam przekonana, że redaktor książki ma za zadanie wyłapanie błędów stylistycznych, składniowych, ogarnięcie całokształtu. Tak, żeby opowiadanie, ta opowieść miała ręce i nogi i żeby przyjemnie się ją czytało. No i tutaj niestety pani redaktorka również nie wywiązała się z tego zadania. I smuci mnie to naprawdę bardzo. Nie, wkurza mnie to bardzo, bo książka Nati zasługiwała na więcej. I nie wiem, czy to jest strategia wydawnictwa Pascal, jeśli chodzi o debiutanckich autorów. Może myślę, że sława Nati w internecie i tak sprzeda książkę i czytelnicy będą zachwyceni, bo akurat panuje moda na Japonię. Bo w czasach Insta wszystkiego mało kto dokładnie czyta książki i nikt nie zwróci na te błędy uwagi. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Jedno jest całkowicie jasne, że ani pani redaktor, ani pani korektor nie czytały tej książki dokładnie. O korekcie merytorycznej to wolałabym nie mówić, ale wygląda na to, że również nikt obeznany z Japonią tej książki nie czytał przed wydaniem. Albo chyba, powiedzmy, nikt w ogóle jej nie czytał przed wydaniem. I jeszcze raz podkreślam, żeby nie było nieporozumień, nie jest to wina autorki, nie jest to wina Nati Ishigaki. Ona książkę napisała. To jest ciężka praca, to jest niełatwa praca, niewdzięczna praca, stresująca praca. I nie każdy z nas jest geniuszem pokroju Harlana Ellisona, który był tak utalentowanym pisarzem, że to, co u niego było pierwszą wersją, szło do druku bez jakichkolwiek poprawek. Choć wątpię, czy nawet Harlan Ellison dałby radę pisać o Okinawie tak od razu, bez poprawek, bez edycji. A Nati Ishigaki, pomimo niedociągnięć ze strony wydawnictwa Pascal, odwaliła kawał naprawdę świetnej roboty. Więc teraz przechodzimy do tej bardziej pozytywnej części tej recenzji. Książka jest o Okinawie. I myślę, że w zamierzeniu miała być to główna wyspa Okinawy, czyli Okinawa Hondo, gdzie Nati mieszka. Czasami jednak w tekście przeskakujemy na inne wyspy, czasami mówimy o całym archipelagu wysp Ryukyu. I to jest normalne. W Japonii tak właśnie potocznie robimy.
Czyli Okinawa może znaczyć główną wyspę. Okinawa może znaczyć całą prefekturę. Albo nawet miasto Okinawa, które znajduje się na wyspie Okinawa, która znajduje się w prefekturze Okinawa. I wspominam Wam o tym, bo zauważyłam, że paru insta recenzentów nie zdawało sobie z tego sprawy. No i ja wiem, tak, w dzisiejszych czasach mało kto ma czas, żeby odpalić Google Maps i sprawdzić, co to za miejsce, o którym chce się rozmawiać. No choć wypadałoby to zrobić, nie? Bo archipelag Ryukyu to nie tylko prefektura Okinawa, ale również wyspy, które administracyjnie należą do prefektury Kagoshima. Tak więc już ustaliliśmy, Okinawa może mieć wiele znaczeń, a sam archipelag, czyli archipelag Ryukyu, rozciąga się od Kagoshimy aż po wyspę Yonaguni, moją ukochaną, ulubioną, tylko 100 km od Tajwanu. Jest to olbrzymi obszar. Nie wierzycie mi? Sprawdźcie na mapie. Odległości pomiędzy poszczególnymi wyspami mogą być albo bardzo małe, albo naprawdę bardzo duże. A czasami nawet tak duże, że mieszkańcy Okinawy nie są w stanie odwiedzić innych części swojej prefektury. No bo choć turysta może sobie pozwolić na wskoczenie w samolot w mieście Naha na głównej wyspie i polecieć na przykład na Ishigaki, to przeciętny mieszkaniec głównej wyspy raczej nie może tego robić. A powiedzmy, nie robi tego codziennie. To jest wielka wyprawa raz na jakiś czas. I tak jak Nati wspominała o tym w swojej książce, to właśnie przez te odległości poszczególne wyspy mogą mówić innymi językami. Kultura może się nieco różnić, zwyczaje, obyczaje, wszystko to może być inne. Mniej lub bardziej, ale zawsze w jakimś stopniu inne. I dla mnie książka Nati była niezmiernie ciekawa, bo opisywała ona głównie największą wyspę Okinawy, czyli Okinawa Honto, a tak się składa, że akurat pomimo tego, że jest to główna wyspa, to ja jednak znam się na niej najmniej ze wszystkich. Podczas moich wycieczek na Okinawę miałam przyjemność odwiedzenia miasta i wsi, gdzie mieszka Nati. I choć nie jestem fanką głównej wyspy Okinawy, to mogę Wam powiedzieć, że ta północna część najbardziej przypadła mi do gustu. Ludzie na północy wyspy są jacyś tacy, jakby to powiedzieć, inni. Tacy bardziej swojscy, bardziej po angielsku down to earth, bardziej praktyczni, bardziej elastyczni w swoim podejściu do życia. Tacy bardziej na luzie. A skąd taka opinia? No bo powiedzmy Naha, czyli miasto na południu, to wielkie miasto i czuć tam tą miastowość. No i pomimo okinawskiego uśmiechu i serdeczności, to jednak ta miejska pogoń za życiem jest tam obecna. Taki wyścig szczurów w wersji light po okinawsku. Można to zauważyć na południu wyspy. A północ jest inna i doskonale rozumiem, kiedy Nati pisze, jak dobrze ona się tam czuje, właśnie na północy wyspy. Ale z drugiej strony jestem ciekawa, czy jej lokalna społeczność zaakceptowałaby ją równie szybko, jeśli na przykład nie miałaby męża z Okinawy. No, tutaj już niestety nie wiem. Choć wątpię, czy byłoby tak samo różowo. A z kolei już chyba z trzeciej strony, to muszę Wam powiedzieć, że to, co opisuje Nati na swojej wsi, to wcale nie jest ograniczone do Okinawy. Bo to po prostu taka typowa wiejska wspólnota w Japonii. Na wsi życie toczy się innym rytmem niż w mieście. Na wsi niejako paradoksalnie łatwiej jest o akceptację tej lokalnej społeczności, bo ta społeczność widzi cię w bardzo pragmatyczny sposób. Jesteś po prostu dodatkową parą rąk do pracy. Mówię to, bo choć nigdy na Okinawie nie mieszkałam, to miałam niemal identyczne doświadczenie mieszkając na wsi w Tochigi. Na wsi jest dużo łatwiej zostać swoim. No i podobnie rzecz ma się teraz tutaj u mnie w Gummie. Ale z drugiej strony, już chyba teraz z czwartej strony, to na wsi jest równie łatwo tą akceptację stracić.
i po prostu wypaść z łask lokalnej społeczności. U mnie w Tocigi powodem, dla którego tą akceptację straciłam, to był mój rozwód. Bo nagle, bez męża Japończyka, bez męża lokalnego z Tocigi, już nie byłam swoja. Nati wspomina w swojej książce o tym, jak czasem nie jest łatwo z akceptacją dzieci z rodzin mieszanych. No i oczywiście ona ma tutaj na myśli rodziny japońsko-amerykańskie, bo taka sytuacja jest na Okinawie. No i bardzo często zdarza się, że takie dzieci mają problemy z akceptacją. Szczególnie wtedy, kiedy powiedzmy wychowywane są przez samotne matki, bo ich amerykańscy ojcowie kończą swoją służbę na Okinawie i wracają do Stanów albo gdziekolwiek indziej, gdzie amerykańskie służby zbrojne ich wysyłają. Te dzieci uznawane już są za inne. No i podobnie ma się rzecz z kobietami, które te dzieci samotnie wychowują. Ale też i z kobietami, cudzoziemkami, które rozwiodły się ze swoimi japońskimi partnerami. Wtedy nie tylko ich dzieci, ale również matki nagle tracą przynależność do tej grupy. No i niestety na wsi bardzo łatwo jest przestać być tą swoją. Bo o ile w dużym mieście można zacząć życie od nowa i mało kogo obchodzi nasza przeszłość. To niestety na wsi już takiego luksusu nie ma. Tam każdy cię zna. No i może być mało ciekawie. A z kolejnej strony, już nawet nie wiem, której piątej, są ludzie z innych części Japonii. Japończycy, którzy mieszkają na Okinawie. I mówię tutaj tak całościowo o prefekturze. Oni prowadzą tam biznesy, mają swoje rodziny, ale i tak nie są akceptowani przez ich lokalną społeczność. A dlaczego? Ano dlatego, że ani oni, ani ich partnerzy nie są z Okinawy. Czyli są Japończykami, ale lokalna społeczność na Okinawie i tak ich nie zaakceptuje. I jak ważna jest dla Okinawiańczyków ta, jakby to powiedzieć, ta nitka więzi z kimś lokalnym, to bardzo ironicznie dowiedziałam się o tym, przekonałam się o tym na własnej skórze przy okazji dostania oferty pracy jako nauczycielka angielskiego na głównej wyspie. Nati w swojej książce również wspomina o nauczaniu angielskiego, więc świetnie się składa. Połączymy oba te tematy. Swojego czasu bardzo marzyła mi się praca na Okinawie w szkole, tak powiedzmy na rok. No i mój mąż powiedział, okej, na rok możesz jechać, będzie fajnie. Więc przez znajomego, który choć sam mieszka na wyspie Ishigaki, to znał on kogoś w odpowiednim wydziale, w odpowiednim urzędzie miasta na głównej wyspie. W mieście nie będę tutaj mówić, którym nie chcę ośmieszać ludzi. I od słowa do słowa, tak przy okazji jednych z moich wielu odwiedzin na wyspie, miałam rozmowę kwalifikacyjną, jedną i drugą, no i w końcu dostałam tą ofertę pracy. Ale zaraz potem przyszedł bardzo skonsternowany telefon z zapytaniem, czy nie znam kogoś lokalnie w tym mieście, kto mógłby za mnie poświadczyć. No i zatkało mnie. Ani lata doświadczenia, ani super recenzje, ani znajomy, który mnie przecież do tej pracy polecił, nie wystarczyło. Bo ten znajomy to nie dość, że z innej wyspy, to jeszcze pochodził z innej części Japonii. No i w końcu udało nam się znaleźć kuzynkę żony tego znajomego, która kiedyś chodziła do szkoły podstawowej z panią, która pracowała w Wydziale Edukacji właśnie w tym urzędzie tego miasta. I brzmi to komicznie, ale to wystarczyło. W końcu stał za mną ktoś lokalny. I w ten sposób potwierdzono moją ofertę pracy. Tak, możemy ją zatrudnić. No ostatecznie odmówiłam tej pracy i muszę się przyznać, że właśnie ta sytuacja miała na to bardzo duży wpływ. Bo to dało mi do zrozumienia, że na Okinawie będziesz akceptowana, o ile stoi za tobą ktoś z lokalnej społeczności. A ja w nosie to mam. I nie wiem, jak Nati dostała swoją pracę jako assistant language teacher, ale wydaje mi się, zgaduję, że na bank właśnie to było przez polecenie kogoś lokalnego.
W swojej książce Nati również pisze, że praktycznie każdy może dostać pracę jako ALT, czyli właśnie ten Assistant Language Teacher. I że na Okinawie, aby dostać pracę w szkole publicznej, aplikuje się właśnie bezpośrednio do Rady Oświaty danego miasta, czyli tak jak to było w moim przypadku również. Ale w tej chwili nie do końca tak jest. Bo nawet na Okinawie istnieją lokalne firmy, które wysyłają nauczycieli na lekcje do szkół publicznych i robią to już od bardzo, bardzo wielu lat. No i od lat również jedna z największych firm tego typu w całej Japonii, czyli firma pod nazwą Interac, powoli wchodzi z bólami na rynek okinawski i w tej chwili ma już kontrakty w wielu, wielu miastach. I wydziały oświaty bardzo lubią takie rozwiązanie, bo jest to bardzo wygodne. Wtedy nikt nie musi się tymi nauczycielami zajmować. Nikt lokalny nie musi się nimi zajmować. Po prostu w Wydziale Edukacji przygotowują tylko listę szkół, gdzie potrzebują nauczyciela angielskiego, a firma wysyłająca nauczycieli zajmuje się całą resztą. I w chwili obecnej ten system dotarł już nawet na wyspę Ishigaki i okoliczne wysepki naokoło tam właśnie w archipelagu Yaeyama. A dlaczego jest to takie popularne rozwiązanie? Nati również daje odpowiedź w swojej książce, tak niejako między wierszami. Ponieważ, jak sama twierdzi, praca przy minimalnym wysiłku przyciąga młodych ludzi, którym marzy się pomieszkać przez rok lub dwa w tak egzotycznej części Japonii. I bardzo często priorytety tych młodych ludzi nie obejmują pracy zawodowej. I to tak bardzo delikatnie to określam. Więc teraz wyobraźcie sobie, że taki nauczyciel nie stawi się do pracy, bo jest chory, no a w rzeczywistości to leczy kaca. To wtedy firma, właśnie ta firma, która go zatrudnia, wysyła zastępcę i ani szkoła, ani Wydział Oświaty nie muszą się o to martwić. Dlatego też, jak sama Nati mówi, urzędy na wyspie wolą zatrudniać ludzi, którzy już tam mieszkają na stałe i mają tam rodziny. No i właśnie, bo stoi za nimi ktoś z lokalnej społeczności. No a kiedy potrzeba większej ilości nauczycieli, to wtedy podpisuje się właśnie umowę z taką firmą jak Interac albo jedną z tych mniejszych lokalnych firm, które już operują na głównej wyspie. A w innych częściach prefektury, szczególnie poza główną wyspą, większość nauczycieli pochodzi z programu tak zwanego JET. Oficjalnie to Japan Exchange and Teaching Program. I jest to program rządowy finansowany z naszych podatków tutaj w Japonii. Nauczyciele, choć ciężko ich nazwać nauczycielami, bo nie mają oni żadnego przygotowania pedagogicznego. To są właśnie tacy młodzi ludzie, młodzi napaleńcy, że tak powiem, głównie właśnie z krajów anglojęzycznych. I marzy im się Japonia. Dla nich Japonia to taka ziemia obiecana. No więc ci fani mangi, anime, Japonek przyjeżdżają tu do Japonii właśnie w ramach tego programu JET i zazwyczaj uczą oni w liceach, ale na Okinawie również i w gimnazjach i również w szkołach podstawowych. No i tutaj muszę wam powiedzieć, że w ostatnich latach niektóre prefektury postanowiły zrezygnować z tego programu. Dlaczego? No bo niestety poziom nauczania tych nauczycieli był tak kosmicznie niski. No a przy okazji mówienia już o nauczaniu angielskiego, to na stronie 109 w książce Nati pisze ona o karcie tak zwanej Alien Registration. Alien, czyli obcy. No, ale ta karta już przecież nie istnieje. W 2012 roku została ona zamieniona na tak zwaną Zaryu Card, czyli kartę rezydencyjną, Residence Card. I nie ma już na niej słowa alien, czyli obcy. To tak gwoli wyjaśnienia. A skoro już jesteśmy w temacie szkół, to na stronie 133 poruszona jest bardzo ciekawa kwestia tematu Yankee. Nati pisze, że według wielu nauczycieli to właśnie dla takich dzieci, czyli tej nieujarzmionej młodzieży, określanej słowem Yankee, istnieją kluby sportowe Bukatsu. No i jestem tutaj w szoku trochę, bo jeśli jacyś nauczyciele naprawdę tak mówią, to według mnie pracują oni w złym zawodzie.
Po pierwsze, kluby pozalekcyjne, czyli te nieszczęsne bokacy, to nie tylko sporty. Po drugie, bokacy istnieją dużo dłużej niż subkultury Yankee. A po trzecie, sportowe bokacy to bardzo poważna sprawa w Japonii. I Yankee, którzy z założenia nie chcą podporządkować się japońskim zasadom, nigdy nie będą mile widziani na przykład w baseballowym klubie. Bo mecze i turnieje sportowe pomiędzy szkołami to w Japonii jest bardzo poważne przedsięwzięcie. Bardzo. Każdy, kto był w Japonii w lecie podczas tak zwanego Koshien, czyli ogólnokrajowego szkolnego turnieju baseballowego, bardzo dobrze o tym wie. I jeśli interesuje Was temat bukatsu, to podlinkuję Wam prześwietny artykuł naukowy. Tak, bo zrobiono na ten temat naprawdę poważne badania kulturoznawcze. Ten artykuł jest napisany przez profesora Japanese Studies na Uniwersytecie w Manchesterze. Więc całość będzie podlinkowana w opisie do tego odcinka. I jest to po angielsku, ale jeśli możecie przeczytać, to naprawdę bardzo, bardzo to polecam. Więc teraz możecie sobie wyobrazić, jak byłam zaskoczona tym stwierdzeniem w książce Nati i naprawdę jest mi przykro, że ona miała styczność z nauczycielami, którzy mają właśnie takie podejście do Yankee. A Yankee to po prostu przecież zbuntowana młodzież, która może ubierać się w pewnym stylu, ale wcale nie musi, może być głośna i bezczelna, ale wcale nie musi, może robić to, czego nie powinna, no ale nie zawsze tak jest. Nazwa Yankee pochodzi od części dzielnicy Namba w Osace, która to część właśnie tej dzielnicy była dawno temu nazywana America Mura, czyli amerykańska wioska, amerykańska dzielnica. No i tu muszę Wam powiedzieć, że właśnie chyba nic dziwnego już w tym, że właśnie Yankee pochodzi z najbardziej niekonformistycznego miasta w całej Japonii, czyli właśnie z Osaki. No ale wróćmy do tematu bokatsu, czyli właśnie tych nieszczęsnych klubów pozalekcyjnych. Nie wszystkie bokatsu są sportowe. Nie wszystkie spotykają się każdego dnia. Na przykład kiedy ja pracowałam w żeńskim liceum w Utsunomii jako normalna nauczycielka, to również do moich obowiązków należała opieka nad dwoma klubami. Tak, nie nad jednym, ale nad dwoma. Pierwszy to był oczywiście English Club, a drugi to był klub wolontariacki. I oba kluby spotykały się raz w tygodniu. W ofercie naszego liceum był też klub kultury japońskiej, gdzie dziewczyny uczyły się ceremonii herbacianej, ikebany, ubierania kimono. Mieliśmy też klub kaligrafii i klub teatralny. I naprawdę tak jest w bardzo wielu szkołach i nie tylko w szkołach żeńskich. Czyli według mnie redukowanie klubów jedynie do sportu pokazuje, jak mało ci nauczyciele interesują się tym, co można przekazać młodzieży. No i jeszcze raz muszę powiedzieć, że przykro mi, że takich nauczycieli właśnie Nati spotkała na Okinawie. Ale z drugiej strony, z trzeciej, czwartej, piątej, już nie wiem, która to strona, to w pewnym sensie nie dziwi mnie to. Nie dziwi mnie to, bo Okinawa jest na szarym końcu w prefekturalnym zestawieniu wyników z ogólnokrajowych testów szkolnych w podstawówkach i w gimnazjach, czyli tak zwanym Gakuryoku testu. Czy ma to związek z tym, że Okinawa to najbiedniejsza prefektura w całej Japonii? Nie wiem, nie chce mi się teraz szukać statystyk. Ale w pewnym sensie podejrzewam, że to możliwe, bo podobnie jest też w innych częściach świata. Znalazłam statystyki odnośnie tych Gakuryoku testo. Są one po japońsku, ale podlinkuję Wam je właśnie w opisie do tego odcinka również. No a skoro już o statystykach mowach, to porozmawiajmy o bibliografii albo o odnośnikach w tekście. Kiedy ja pisałam moją książkę, to dosłownie nie mogłam przeboleć, że właśnie wydawnictwo zadecydowało, że u mnie bibliografii nie będzie. Dlaczego? No bo jak mi powiedziano, to jest puszka Pandory. Jak już ją raz otworzysz, to nie wepchniesz informacji z powrotem. Moja część bibliografii w mojej książce, którą ja przygotowałam, była po japońsku, po angielsku, no i po polsku.
No i wydawnictwo powiedziało, że tak być nie może. Bo jeśli daje się odnośniki do pewnych tematów, no to trzeba je dać do wszystkich. I nikt nie będzie się interesował bibliografią po japońsku, ani po angielsku w tamtych czasach jeszcze. Decyzja została podjęta, żeby tą całą bibliografię wywalić. No i właśnie, dobra redaktorka przekonałaby Nati, że skoro pisze się w tekście o kontrowersyjnych tematach, to trzeba źródło tego tematu podać. Na przykład w książce Nati pisze o świniach, które stały się bezpłodne po jedzeniu odpadków ze sklepów w konbini. No to wypadałoby dodać źródło do tego, odpowiednie źródło, skąd mamy taką, a nie inną informację. Źródła nie było, więc ja zrobiłam moje własne dochodzenie. Artykuł, o którym wspomina Nati, pochodzi z 2005 roku i niestety dostęp do niego jest w tej chwili płatny. A sam artykuł opiera się na pamflecie, który był dodatkiem do gazety wydawanej na wyspie Kyushu. Gazeta nazywa się Nishi Nippon Shimbun i ten pamflet miał tytuł Po drugiej stronie stołu. Shokutaku no Mokogawa. I to była seria broszur i bardzo chciałam znaleźć jakiś stary egzemplarz online, używany, ale niestety nie udało mi się. Jedyne, czego się dokopałam, to informacji, że właśnie treść tych broszur została przygotowana przez dziennikarzy, a nie przez naukowców. No a o czym jest ta broszura? No właśnie, o tych nieszczęsnych świniach. Czyli 25 świń, prosiaków, świń w prefekturze Fukuoka jadło 3 kg odpadków spożywczych ze sklepów typu 7-Eleven czy Lawson. To właśnie chyba chodziło o sieciówkę Lawson. No więc jadły 3 kg dziennie. I właśnie te świnie były w ciąży, no i prosiaki urodziły się zdeformowane i z wadami wrodzonymi. I ten hodowca tych świń stwierdził, że to właśnie z powodu tej karmy. Z powodu tego, że były karmione odpadkami pełnymi konserwantów i innych środków chemicznych w tym jedzeniu. Ale teraz kwestia tego, czy naprawdę tak było. Tego to już nie wie nikt. Bo dlaczego tylko jego świnie miały takie problemy? Dlaczego nie było takich głosów na temat świń w innych hodowlach? I czy były jakiekolwiek dowody na to, że było to spowodowane właśnie jedzeniem, a nie na przykład wodą zanieczyszczoną chemikaliami z pobliskiej fabryki? Albo nadmiernymi dawkami hormonów przyspieszających proces rośnięcia zwierząt, żeby było więcej mięsa? Odpowiedzi na te pytania nie ma. I z tego, co się orientuję, to w tych broszurach odpowiedzi na te pytania również nie było. Tak, jedzenie ze sklepów typu kombini nie jest zdrowe, ale nikt z nas przecież nie je tego 3 kg dziennie. No i warto też teraz przypomnieć, że ten artykuł pochodzi z 2005 roku, czyli prawie 20 lat temu. Od tego czasu bardzo dużo się zmieniło, jeśli chodzi o przepisy dotyczące tego, jakie środki konserwujące, środki spożywcze mogą znajdować się właśnie w naszym jedzeniu tutaj w Japonii. No i właśnie to jest ta wielka pułapka odnośników źródłowych, bo albo robimy je dla każdego zagadnienia, a dla takich kontrowersyjnych jak te świnie, no to już szczególnie są one potrzebne, albo nie robimy ich wcale. No i to powinno zostać wyłapane podczas procesu redakcji książki, a nie zostało. I nie jest to wina Nati, a właśnie całkowicie wina redakcji. No bo jeszcze jedna kwestia. Czasami może być tak, że pomimo naszych najlepszych chęci, materiały źródłowe, które znajdziemy, wprowadzą nas w błąd. A jak do tego dochodzi? No bardzo prosto. Na przykład mamy japońską organizację. I ta japońska organizacja przygotowuje swoją japońską stronę internetową. I opiera się ona na tej stronie internetowej na badaniach opublikowanych po angielsku. Powiedzmy w bardzo poważanym piśmie naukowym, jakim jest Nature. A potem ta wersja japońskiej strony internetowej jest tłumaczona znowu na angielski. Mam nadzieję, że nikogo tutaj nie wpędziłam w zbyt duże zagmatwanie. I taki właśnie zagmatwany proces przeszła informacja źródłowa na temat tego, czym żywią się koty na wyspie Iriomote. Tak, już wszyscy wiedzą, ja kocham koty
I te dzikie koty na wyspie Iriomote mają bardzo różnorodną dietę. Ale że jest ona wyjątkowa i występuje tylko u kotów z Iriomote, to po prostu jest błąd tego dwukrotnego tłumaczenia. Bo publikacja naukowa w Nature, na której podstawie została opracowana ta strona japońska, już nie twierdzi, że jest to aż dieta taka wyjątkowa. Po prostu porównują oni tą dietę do dzikich kotów w Malezji, Tajlandii i Indonezji. No bo przecież w samej Japonii, na wyspie Tsushima, występuje inna odmiana dzikiego kota, czyli Tsushima Yamaneko. I ta odmiana również żywi się bardzo różnorodną dietą. Bo przecież żyją na wyspie, nie mają wyjścia, będą jeść, co mają pod ręką, nie pod paszczą. I ciekawa sprawa tutaj jest to, że Instytut Badający Koty z wyspy Tsushima wspomina o kotach z Iriomote, ale już vice versa, tak nie jest. Więc wychodzi na to, że nie wiem, no badacze kotów z Iriomote wolą udawać, że są jedynymi w swoim rodzaju. No, powiedzmy, że czegoż to się nie robi dla turystyki. No, moją koty z Iriomote przyciągają właśnie na wyspę bardzo wielu turystów. I ta unikalność tych kotów jest bardzo dużym właśnie punktem atrakcyjności tych zwierząt. Przyznam szczerze, ja odwiedziłam Iriomote właśnie dla kotów. No i chyba tylko dlatego, że kotami się interesuję i odwiedziłam i Iriomote, i Tsushima, właśnie rzuciło mi się to w oczy i właśnie dlatego chciałam sprawdzić, jak ta kwestia ma się naprawdę. No ale koty to przecież nie jedyna rzecz, którą się interesuję, bo interesują mnie również wierzenia Okinawy i te rozdziały w książce Nati były naprawdę fascynujące. Dowiedziałam się wiele na temat tego, kim jest Yuta albo kapłanka Noro, no bo niby już o tym wiedziałam i czytałam, ale teraz powiedzmy tak, dzięki rozdziałom w książce Nati miałam w końcu okazję, żeby tę wiedzę jakoś sobie w głowie uporządkować. No i przyznam się, sama chciałabym odwiedzić taką duchową przewodniczkę, jaką właśnie jest Yuta. I bardzo autorce tego zazdroszczę. I dało mi to również wiele do myślenia, a raczej do przypomnienia, że Japonia wcale nie jest taka jednorodna i monolityczna, jak bardzo często nam się to wydaje, albo jak bardzo często wmawiają nam to właśnie zachodnie media. Są podobieństwa pomiędzy poszczególnymi rejonami Japonii, ale przecież są też i różnice, i czasami te różnice są ogromne. I właśnie dlatego książka Nati jest bardzo ważna, bo ona właśnie pokazuje, jak duże te różnice potrafią być pomiędzy Okinawą, a właśnie główną częścią Japonii. Ale z drugiej strony, już nie wiem, która to strona dzisiaj w tym podcaście, więc po prostu powiem z drugiej strony. To, co bardzo często wydaje nam się jedyne w swoim rodzaju, to może się okazać właśnie całkiem normalne. No bo chociaż na przykład na Okinawie istnieje Bóg Ognia, czyli Hinokan, i to jest takie bardzo okinawskie, bardzo ryukyuańskie, to już przecież Bóg Toalety istnieje również w innych częściach Japonii. I tutaj chyba ludzie, którzy byli w Japonii, powiedzmy w 2010 roku i słuchali radia, jestem pewna, że wpadła im w ucho piosenka o bogini toalety. Toire no Kamisama, wykonywana przez piosenkarkę Uemura Kana. No i właśnie to dzięki babci piosenkarki ta postać bogini toalety została spopularyzowana w takiej właśnie mainstreamowej świadomości młodych Japończyków. Uemura nagrała prawie 10-minutową piosenkę i ta piosenka była szalenie popularna 14 lat temu. Dzięki tej piosence powstał i program telewizyjny, i chyba nawet manga. I naprawdę było to coś takiego innego, coś takiego nowego. No bo jak często da się słuchać 10-minutowej piosenki lecącej w radio? I w opisie do odcinka wrzucę wam wiki właśnie na ten temat, no bo to jest dosyć taka bardzo fascynująca historia. Szczególnie jak ta piosenka wzruszyła ludzi po trzęsieniu ziemi w 2011 roku.
No właśnie, skoro już o bogu toalety mowa, to właśnie przypomniało mi to, że w książce jest wiele innych takich wątków, które nie są wyjątkowe dla Okinawy. Wyjątkowe wątki. Przydałby mi się redaktor tego podcastu. Bo przypadkowy czytelnik może skończyć tę książkę, będąc przekonany, że w Japonii tylko na Okinawie domy nie mają ogrzewania. Domy w całej Japonii nie mają ogrzewania. Chyba tylko na Hokkaido istnieje poprawne centralne ogrzewanie, ale to i też nie zawsze i nie wszędzie. Albo, że tylko na Okinawie jazda samochodem to sposób na spędzanie wolnego czasu. Zapraszam do prefektury Gunma. 2 godziny jazdy do nowej kawiarni to w zasadzie zupełnie normalne, chyba w każdej części Japonii, poza dużymi miastami. No ale nie o tym mowa. W książce właśnie najbardziej podobały mi się te typowo okinawskie wstawki. Czy to chociażby Okinawa Time, kiedy nikomu się nie spieszy. Czy to temat baz amerykańskich na terenie Okinawy. To jest bardzo poważny temat, no i on chyba zasługuje na odrębną książkę. Nati, czy można coś z tym zrobić? Książkę na temat stosunków japońsko-amerykańskich, albo raczej okinawsko-amerykańskich dla polskich czytelników? Pomyśl nad tym, proszę, byłabym bardzo wdzięczna. Czy to temat bitwy o Okinawę? Ten rozdział w książce był dla mnie najtrudniejszy do przetrawienia, bo historia Okinawy jest naprawdę bardzo, bardzo bolesna. A temat, który interesował mnie, bo był poruszany w tytule książki, to właśnie ta długowieczność Okinawieńczyków. Bo choć w całej Japonii ludzie żyją bardzo długo, to jednak Okinawa w tej kategorii wygrywa. Ale jednak zdanie, które w tej książce przemówiło do mnie najbardziej, które tak wzruszyło mnie najbardziej, dotknęło moją duszę, to jest to. Posłuchajcie, cytat. Miejsca takie jak Chatan koją duszę zmęczoną japońskością. Koniec cytatu. Czytam to teraz wam, mówię to wam teraz i dosłownie ciarki mnie przechodzą, bo chyba tylko osoba, która przez dłuższy czas mieszkała, no bądź mieszka w Japonii, potrafi docenić szczerość tego zdania. Ja też mam dni, kiedy mam tej japońskości pod dziurki w nosie i chcę uciec. No i wtedy, no ja nie jadę do Chatan na Okinawie, ale jadę do pobliskiego miasta, które jest taką naszą małą Brazylią. Więc Nati ucieka do Stanów Zjednoczonych w miejscowości Chatan, a ja uciekam do Brazylii w miejscowości Oizumi. I ta szczerość to właśnie według mnie jest głównym atutem tej książki. Bo to jest właściwie taka pogadanka w formie książki. Taki blogerski styl, bardzo bezpośredni, bez pompy, bez zbędnych udziwnień. Kiedy ja pisałam moją książkę w podobnym stylu, to dostałam zarzuty grafomaństwa. Więc cieszę się niezmiernie, że ten nurt stylowy już na tyle dobrze zaaklimatyzował się w książkach, że taką książkę można napisać i że jest ona oceniana dobrze. Ale właśnie taki bezpośredni styl pisania wymaga bardzo szczegółowej redakcji. Jak już wspominałam, tego właśnie w tej książce zabrakło. Bo dobry redaktor wyłapałby na przykład wtrącenia autorskie, które jak dla mnie trochę psyły ogólną atmosferę tej narracji. Mam tu na myśli zwroty typu wydaje mi się, myślę, że i właśnie takie własne wtrącenia na temat nie osobistych uczuć, ale tematu. W mowie potocznej one są bardzo popularne i zupełnie nie zwracamy na nie uwagi, ale w formie pisanej niejako sugerują nam pewien sposób myślenia. Z góry narzucają nam pewien schemat, że ma być tak, a nie inaczej. No a przecież zadaniem autora jest przedstawienie informacji tak, aby czytelnik mógł wyciągnąć własne wnioski. No ale jak już wspominałam, potocznie tak mówimy, no i to nie jest wina Nati, to jest totalnie wina redakcji, która tych wtrąceń autorskich nie wyłapała. No i jeszcze jedna mała rzecz, która trochę utrudniała czytanie, to właśnie była bardzo duża ilość informacji prywatnych. No i nie to, że informacje prywatne są złe, ale kiedy te informacje prywatne się powtarzają wiele razy, no to tak trochę już zmienia to atmosferę tekstu.
Na przykład wspomniany był uroczy synek bardzo wiele razy. I jest on naprawdę uroczy, muszę wam powiedzieć, poznałam go w zeszłym roku, jak odwiedziłam Nati. Ale jeśli tych prywatnych wtrąceń jest naprawdę dużo, no to nie jest to wina autorki, a jest to wina redaktorki książki. No bo ona nie potrafiła znaleźć odpowiedniego balansu. Albo może jej się nie chciało. Albo może książki w ogóle nie czytała. Nie wiem, co robiło wydawnictwo Pascal. Ale właśnie tego typu rzeczy można byłoby bardzo łatwo naprawić i książkę czytałoby się o wiele bardziej płynnie. Chyba o to mi tu chodzi. No i naskakuję tutaj na wydawnictwo Pascal i Bronię Nati, no bo właśnie uważam, że to wydawnictwo zawiodło naszą debiutancką autorkę tutaj. I żeby nie było wątpliwości, jak szczera jest ta moja recenzja, to informuję, że książkę dostałam od wydawnictwa właśnie w celu przygotowania tej podcastowej recenzji. Coś mi się wydaje, że po tej recenzji już żadnych książek od Pascala więcej nie dostanę. No ale cóż. No więc, finalnie, jaki jest mój końcowy werdykt? Czytać czy nie czytać? Tam da da dam da dam, drum roll please. Czytać. Choć warto przygotować się na powyższe potknięcia i przeszkody. Ale jeśli wiemy o nich przed rozpoczęciem lektury, to nie będą one już tak nas denerwować, albo raczej tak rzucać się w oczy, bo już będziemy o nich ostrzeżeni. A osobiście mam również nadzieję, że Nati napisze kolejną książkę, bo po pierwsze, Okinawę kocham, wszyscy to wiedzą, a po drugie, Okinawy nigdy nie za dużo. Mogłoby być więcej, musi być więcej, powinno być więcej. Ja o Okinawie pisać książek nie będę, ponieważ tam nie mieszkam. Prefekturą tą się pasjonuję i interesuję, ale wolałabym, żeby wypowiadał się na jej temat ktoś, kto ma z tym styczność na co dzień. Bo jako pasjonatka, nawet największa pasjonatka, nigdy nie będę w stanie oddać prawdziwego kolorytu, prawdziwej duszy, miejsca, jak ktoś, kto jest tam na co dzień. I właśnie dlatego bardzo się cieszę, że Nati postanowiła wydać tą książkę. I mam nadzieję, że w kolejnych wydaniach tej książki te właśnie mankamenty, o których tutaj wspominam, zostaną poprawione i książka ta stanie się jeszcze lepsza. No i właśnie chciałabym zakończyć tym optymistycznym akcentem, więc czekam na nową książkę. A w międzyczasie kupcie Okinawę, lekcję z japońskiej wyspy długiej wieczności i przekonajcie się sami, bo jest to bardzo fascynujące miejsce na świecie. No i dziękuję wam za wspólnie spędzony czas. Kolejny lot już wkrótce. Do usłyszenia.